Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. W tym odcinku pójdziemy sobie do nowego obozu i wykonamy sobie parę zadań dla nich. Może na początek się podleczę. Surowe mięso to nie. Smażone mięso jak najbardziej. Okej. Byłem dzisiaj w kinie, słuchajcie, na czwartej części Minionków. Dzisiaj była premiera w moim kraju. Polecam. Tak samo dzisiaj było wielkie święto w moim kraju. Dotyczyło bitwy nad Boyne. Ciekawi mogą sobie wygooglować. Były wielkie obchody, wstawię później film. Naprawdę wielka impreza. A wczoraj był bonfire tak zwany. Od północy strzelali fajerwerkami, to także naprawdę nie dało się spać. A nowy obóz. Nowy obóz mamy gdzieś tam. Gdzie ja tu polazłem w ogóle? Okej, nadrobimy sobie tę drogę. Dzisiaj było przejście orkiestry przez miasto. Ogólnie moje miasto dosyć mocny udział bierze w tym wydarzeniu. Naprawdę się działo wiele rzeczy. Atrakcje, wiecie, głównie dla dzieciaków tak naprawdę, bo... Chociaż, no nie mogę powiedzieć, dla rodziców też. Każdy był mile widziany w tych obchodach. To są sprawy patriotyczne, a tutaj naprawdę wielką uwagę do tego przywiązują. Chcemy zagadać z tymi strażnikami? Możemy zamienić z nimi słowo, czemu nie? Lepiej stąd zmykaj, za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak, możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Łopanie. Ja chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda, bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. No tak. Powinienem o... Wow. A co oni? Au. Ajajaj. No tak, nie mam zapisu, nie? Oczywiście. Okej, idziemy dalej. Nic się nie stało. Nie ma do czego wracać, nie? Och jej. Pan się troszkę zbulwersował o swojej te maski. Kawalor, nie? O. Masz strzały? Masz. Kupiłbym tych strzałów ze 20. 5. W sumie możemy przehandlować itemki, nie? No, możemy. To wezmę strzał 50. Oj, kurde. Ale zrobiłem numer. Strzał 50. Dobra, powiedzmy, że się zgadzam. Albo... O. Gitara. Teraz mamy strzały, mamy więcej rudy. I ruszamy dalej. Żadnych przeciwników raczej się nie spodziewam. Ta jaskinia wyczyszczona? Nie. Świetna okazja, żeby sobie postrzelać z łuku, nie? Murray!
Okej. Chociaż powinienem raczej te strzały zostawić na inny cel. Jakikolwiek, nie? Tu ten szkielet nic przy sobie nie miał? Chyba nie. Ale tu jest jakiś napój. Napój, wyszczerbiony topór, okej. Powiedzmy, że jestem zadowolony. Idziemy dalej. A przede wszystkim exp, nie? Expa nigdy za wiele w Gothiku. Jagody. A cóż by było tu na górce? Tylko szybko zerknę. O kurde, wilk. No chyba nie, co? A widzicie, przydały się strzały. Dobrze, dobrze. Hop. Tu zamknięte, tu zamknięte. Dobra. Aj, nie tak. Okej, super. Super, super. A co w drugiej? Może wczytam? Tych wytrychów mam raptem kilka sztuk, nie? O, strzałki. Super. Okej. No to warto było, jak najbardziej. Bezji, ale z ciebie bałwan. Okej. Idziemy dalej. Trochę na razie kursujemy po tej kolonii, ale... Specjalnego wyboru też nie mamy, nie? Co, nasze pierwsze spotkanie z wilkiem vis-a-vis. Zobaczymy, co się stanie. Easy. Schowaj ten łuk. Człowieku. Ajdan. Zobaczmy. Ile mam punktów? 20. A co? No ale u niego to kosztuje bryłki, nie? To dziękuję. Mogłem iść do tych koleżków, których na początku spotkaliśmy. Brona i... I tego drugiego, nie? Pewnie byłoby taniej. Oni to chyba nic nie chcieli w ogóle za tą pomoc swoją. No w każdym razie dochodzimy do nowego obozu. Krwiopijce. Krwiopijce. W sumie możemy ich powybijać. Spróbuję je powystrzelać. Uła. Dobra. Spoko. To nam się w miarę udało.
Okej, okay, idziemy po następnego. Tyle w temacie. Ups. Ja to wszystko atakuję frontem w ogóle, nie? Chociaż wiem, że nie powinienem, oczywiście. Wiem, jak wygląda system walki w Gothicu, nie martwcie się. Ale w tej chwili to nie ma takiego wielkiego znaczenia, nie? To pozwalam sobie w ten sposób. Ścierwojady. Nie no, bez nie łukiem, nie łukiem. Okej. Ale trochę zboczyliśmy z kursu, nie? Tu jeszcze widzę ścierwojada, zabiję go i wrócimy na ścieżkę. Okej. Okay. Już się cofam. Tak jak mówiłem przed chwilą, expa nigdy za wiele. Okej. Okay. Co to jest? Pierścień Mondraga. Bonus do zręczności 5 punktów. Na razie mogę go ponosić. Tam w dole oczywiście jaszczury. Razem z ognistym bodajże. Tam nie idziemy. Ale tędy możemy sobie przejść do nowego obozu. Bo czemu nie? Myślałem, że to się skończy. Tu gdzieś jest taka bandycka jaskinia, nie? Okej, okay, co my tu mamy? Szkodnik, szkodnik. Szkodnik. Strażnik, strażnik. Spoko. I zapada noc. Fajnie, żaby zaczęły kumkać, nie? W tej sadzawce tam. Rufus. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. I słusznie. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? Skoro tak ci... To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Ha, ha. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. No tak. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Okej. Okay. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu.
Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. Spoko. Chodźmy dalej. Może tędy? Idziemy zobaczyć, co słychać w obozie, nie? Chcesz przejść przez tę bramę? No tak. A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. Okay. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Dobrze wiedzieć. A czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Okej. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Super. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura, tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w oborze? Skrety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Rewelacja. Uważaj na siebie. Dzięki. Zbieracz. Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Mogę ci jakoś pomóc? Jasne! Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Spoko, przyjdzie ten czas. Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Elegancko. Chodźmy dalej. Tu na razie nie. I oto jest nowy obóz. Część mieszkalna, tak? Nie powinien. Siema. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyśląć tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Może mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela? Tak, duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Okay. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro.
Wysłałem wiadomość do Kor Kaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Co? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Kor Kalomem i Baal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? No jasne. Daj mi to ciele. Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. Okay. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Super. Szkodnik, szkodnik. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Rozejrzyjmy się tutaj po obozie. Niektórzy... Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ciii. Hej, ty! Co jest? Co? Ja? Tak! Chodź no tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Aha. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz. Strzeż się go. Co z tym baczem? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Okej. Okay. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? Okej. To nie było zbyt mądre. Spoko. A chcesz trochę ziela, ty? Nie. Okej. Okay. Może. Zobaczmy, co z tym baczem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lepiej się do tego nie mieszać. No chłopie, od razu już więcej nie powtórzę. Obudź się. Kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. W tej historii to się już okej. Powtórzę. Nie był jakiś agresywny. Nie chciałbym być, od razu wiedziałem, że będę. Wilk. Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Okej. Nie czaję, skąd taka rozmowa nagle, ale okej. Krótki łuk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie? Ile? 50 bryłek. Bez targowania. Wstrzymamy się z tym. Chociaż, no nie wiem w sumie, czy mamy dużo opcji. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Kimnij się bez Idorana. O. Hej, ty! No już mnie nie ma. To nie mój problem. Zachowaj to dla siebie. Inni nie. Idziemy dalej. Kosa. Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne. Masz tu 10 bryłek rudy. Uła. Jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela, no wiesz. Wszystko w porządku? Jeszcze jest cicho. Jeszcze? Jeśli szkodniki nie przestaną atakować konwojów ze starego obozu, Gomez w końcu się wścieknie i zapuka do naszych bram. Okay. I będzie niezła zabawa. Czy w obozie dochodzi do jakichś spięć? Chłopie, co chwila są jakieś problemy. Szkodniki robią, co im się żywnie podoba, a my musimy pilnować magów i całego obozu. Dobra, zostawimy go na razie. Co tutaj mamy za koleżków? Hej, nowa twarz! Siema! Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jestem najemnikiem w służbie magów. Aha.
Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. O co chodzi? Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. Okej. W sumie to drobiazg, ale sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. No tak. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii. Czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy. I dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Mhm. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Okej. Okay. Do zobaczenia. Na razie, koleżko. Krzykacz. Co słychać? Spadaj! Oła. To co? Soluwa z krzykaczem. Schowaj, bro! Uda. Nie. Jeszcze nie w tej chwili. Wrócę po ciebie. Idziemy tutaj. Najemnik. Torlof. Kim jesteś? Nazywam się Torlof. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. Gratuluję. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Bez komentarza. Nie, musimy się skupić na szkodnikach. Rozdać te ziele, nie? Tak. Szkodnik. Szarki. Cześć, jak leci? Cześć. Chcesz coś kupić? No co masz? Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Mamy 18 wytrychów? No to spokojnie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Skrzydło jest warte 8. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tylko zachowaj to dla siebie. Czemu nikt nie chce tego ziela? Szkodnik. Aha. A masz je przy sobie? Dam ci 10 bryłek rudy. Wracaj, kiedy tylko zechcesz, bracie. Poko. Chcesz ziele? A masz je przy sobie? Dam. Wracaj. Chcesz ziele? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? Jasne. Trzymaj. Wraca. Bruce. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Chcesz trochę ziela? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze. Mhm, jak się masz? A jak się mogę mieć, jedząc ryż całymi dniami i czekając na dogodną chwilę, żeby zdobyć trochę rudy? Potem można pójść do baru i schlać się do nieprzytomności ryżówką. No i fajnie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Bastard. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym ci pomóc. No, zamieniam się w słuch. Zawsze lepiej się do tego nie mieszka. Po kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę ci, w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda ci się również w trakcie walki. Pokażę ci, jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą cię od przeciwnika.
Powodzenia! No i rewelacja. Wiedziałem, żeby... Akrobatyka, tak. Pyk. Tak długo. Siema, łysole. Chcecie trochę ziółka? Jasne, masz tu gdzieś. Zajrzyj. A ty? Ama, wraca. No i baja. Ba. Szkodniku, trzymaj. Ama, wraca. Hej, twój kolega pewnie też chce, co? Ten przypalany. A masz je wraca. Poszło całe ziele. Pewnie masz rację. Dobrze mówię. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To się już więcej nie powtórzy. Idziemy od razu do tego ziomeczka. Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lepiej się do tego... Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Słuchaj, no wezmę chyba tą rudę. Wezmę 100 bryłek rudy. Proszę bardzo. O, dziękuję. Jak sobie życzy. On handluje jointami, okej. Pokaż mi, co masz do... Jak sobie... To tyle. To tyle, to co? Może zgłosimy się do Laresa. Zobaczymy, co on będzie miał mi do powiedzenia. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. No, nie wiem, po co było zawracać gitarę. Dokąd się wybierasz? Ja pierdzielę. Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Pewnie tak. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. Pewnie nie. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Okay. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Dzięki. I zobaczymy się z nim, ale dopiero w następnym odcinku. Ja dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczyska.